kochani. Czuję w sobie taką niecierpliwość twórczą. Dlatego już nagrywam, chociaż jeszcze nie doszłam w miejsce, w którym postanowiłam, że nagram ten filmik. Ale wiecie, jak to jest? Z natchnieniem się nie walczy. To jest energia, która po prostu płynie i bierzesz to, jak leci, i tyle. Nie walczysz z tym. Więc chwytam za telefon i zamieniam się w radioodbiornik tego, co chcę przepłynąć. Ale zanim jeszcze dojdę w to miejsce, to tak sobie pomyślałam, że pokażę wam, gdzie idę. Jedną z moich ulubionych tras. Dzisiaj jest fajna pogoda, bo już nie ma takiej duchoty, jak była wczoraj. Zrobiło się trochę chłodniej, ale tak przyjemnie. Jeszcze idealnie na krótki rękawek, ale mimo to już nie ma takiego ciężkiego powietrza, jakie było wczoraj. Także jeszcze chwila, parę wdechów. Dojdę w miejsce tutaj zaraz obok. Wyminę tylko tą dziewczynę i tego psa. Bo potrzebuję po prostu ciszy, żeby się na tym skoncentrować, co chcę wam przekazać właściwie, co przyszło dzisiaj do mnie nad ranem. W nawiązaniu do takiego zdania, to zdanie jest bardzo trafne, które wypowiedziała jakiś czas temu moja koleżanka, że światło idzie do ciemności. Pewien wgląd pokazał mi, że rzeczywiście tak jest i zobaczyłam, na czym to polega, i właśnie tym chciałam się podzielić, dlaczego tak jest i o co w tym wszystkim chodzi. Może zacznę od tego, już tak jakby w tej refleksji, że wokół nas, może zacznę tak, o właśnie, wokół nas tworzą się tak zwane właśnie te pola jakby energoinformacyjne. I na bazie tego, czym wibrujemy, czyli w co wierzymy, pod co jesteśmy podłączeni, taka jest ta energia wokół nas. O, jestem już sobie pod tym drzewem. Ja sobie robiłam taki wgląd właśnie na kamyczkach i popłynęło mi coś takiego. Tak to już się dzielę. Usiądziemy sobie gdzieś. Może ja sobie was postawię gdzieś, tylko żebyście mi nie wpadli tam do środka, do tego drzewa. Dobra. Zaraz to ogarniemy jakoś. Dawno temu byłam pod tym drzewem i pamiętam, że mam jeszcze takie zdjęcia z Instagrama, jak sobie tutaj medytowałam. O, wezmę sobie może... Zrobię podstawkę z ciast, pudełku po ciastkach. Tak jest spontan. Inaczej zrobimy. Dobra, wiem, co zrobię. Postawię sobie was po prostu tu. Jakoś. Także o. Więc cały ten wgląd właśnie dotyczył tego zobaczenia, między innymi, że właśnie wokół nas są takie pola energoinformacyjne. Znaczy, to nie jest nic odkrywczego, bo o tym też właśnie mówią ustawienia. Ale jakby te pola, tak jakby taka przestrzeń wokół nas, która jest właśnie tą wibracją. To jest taka energia wokół nas, która jest właśnie utkana z naszych wierzeń, z naszych przekonań, z naszych odczuć. I tak bardzo uproszczając, można ją podzielić na dwie kategorie. Albo jest to przestrzeń właśnie wolności, nazwałabym to przestrzenią światła, ale właśnie rozumianą jako tą wolność od różnego rodzaju konwenansów. Czyli to jest energia ludzi, którzy wyzwolili się, są w świetle rozumianym właśnie jako tym wyzwoleniu się z różnego rodzaju klatek mentalnych i czuciowych. I te osoby wibrują właśnie światłem rozumianym jako autentyczność,
jako wyzwolanie się z lęku. To jest taka wibracja prawdy, po prostu prawdy, że tam nie ma już, wiecie, takich przestrzeni, po prostu właśnie tego zniewolenia. Ta osoba idzie przez życie po prostu w tej wolności. A wolność jest po prostu wyrażaniem siebie w prawdzie. A z kolei, kiedy człowiek jest uwikłany w różnego rodzaju programy mentalne, to trzyma go w szponach ciemność. On jest jakby otoczony, to pole energoinformacyjne wibruje, staram się po prostu ubrać to w słowa najlepiej jak potrafię. Nie jest to proste, żeby opisać te obrazy i to czucie, ale robię to najlepiej jak potrafię, taka moja rola tutaj, i tak sobie to wymyśliłam, tak sobie to wybrałam. Znaczy nie tyle wymyśliłam, po prostu to samo, że tak powiem, się zaczęło pojawiać, ta ogromna potrzeba dzielenia się tym i mówienia o tym, więc idę za tym flow. W każdym razie, kiedy wokół jakiejś osoby znajduje się to pole ciemne, ta ciemność, to trzyma go to w swojego rodzaju szponach. I ta ciemność to właśnie jest cały zbiór przekonań, blokad, czyli tych wszystkich negatywnych ustawień systemowych, które płyną oczywiście z umysłu, z tych programów. I taka osoba jest zawieszona tak jakby w tej przestrzeni. Ona trzyma ją w szachu. O, tak, no po prostu myślę, że to nie ma co więcej gadać, wiecie, o co mi chodzi. W każdym bądź razie zobaczyłam coś takiego, że kiedy osoba jest w tej, uwikłana w tą ciemność, to ona nie ma za bardzo możliwości ruchu. Po prostu służy temu, co podpowiada jej ta przestrzeń. Jest tak jakby właśnie zawłaszczona przez tą przestrzeń energetyczną. I zobaczyłam coś takiego, że to ta osoba, tak naprawdę to nie to, że ona jest ciemnością, ona jest tylko przez nią otoczona. Tak jak już wiele razy powtarzałam, tak jak my wejdziemy do szamba, to nie znaczy, że my jesteśmy szambem. Oczywiście, jeżeli tam długo siedzimy, to nasza skóra będzie capiła tym, ale my nie jesteśmy tym szambem. Choćby nie wiem, jak największe szambo nas otaczało, choćbyśmy byli w nim po uszy albo po szyję, i nawet się tego w cudzysłowie nałykali, to my tym nie jesteśmy. W każdym bądź razie pokazało mi się też coś takiego, że ciemność nie może iść do światła i nie idzie do tego światła, czyli na przykład osoba, która jest w to uwikłana, nie pójdzie do osoby, która jest w świetle tego wyzwolenia i tej autentyczności, i tej prawdy, bo ciemność po prostu z zasady, ona do światła nie idzie. I to jest tak samo jak prawa fizyki, wiecie, jeżeli zapalasz światło w ciemnym pokoju, to światło rozjaśnia ciemność, ale w drugą stronę po prostu to nie działa. Ciemność z natury jest taka, jak to powiedzieć, bez życia, bez przepływu. Po prostu jest dziurą, jest ciemnością, jest brakiem światła i tak naprawdę, tak jak powiedział Einstein, ciemności nie da się zważyć, nie da się zmierzyć, ona tak naprawdę nie istnieje, jest po prostu brakiem światła, a światło jest czymś, co jest żywe. I są na to dowody po prostu takie naukowe, to jest czysta fizyka, że światło ma swoją wagę, można je zmierzyć i to są dowody na to, że ono istnieje, że jest prawdziwe i żywe, a ciemność jest tylko brakiem światła, czyli brakiem miłości. A mimo wszystko sprawia wrażenie bardzo realnej i przerażającej i potrafi trzymać nas po prostu w różnego rodzaju... Zobaczcie, co się dzieje, kiedy jesteśmy zamknięci w ciemnym pokoju. To nas trzyma po prostu w różnego rodzaju naszych lękach. Uruchamia naszą wyobraźnię, ale w tym negatywnym kierunku bardzo często. Jeżeli nie jesteśmy świadomi, co możemy z tym zrobić i że możemy z tego wyjść. Ale dobra, to tak na marginesie. Generalnie, jeszcze raz upraszczając, czyli pokazało mi się te dwie przestrzenie, jak to jest, kiedy osoba jest uwikłana w tą ciemność i jak to jest, kiedy osoba jest uwikłana w to, znaczy nie uwikłana, otoczona tym światłem, promieniuje tym światłem ze środka, bo tak naprawdę wyzwoliła się, poddała w wątpliwość wszystkiego rodzaju programy mentalne i przekonania,
uwolniła się od nich, oczyściła się, przejrzała iluzję i uświadomiła sobie, że po prostu jest wolna w wyrażaniu siebie. Czyli osoba, która jest w tym świetle, otoczona tą czystą, jasną, lekką energią, to jest osoba, która już wie, przypomniała sobie, kim jest. Wiem, że to jest wyświechtane takie gadanie, ale to przypomnienie sobie, kim się jest, polega na tym, że my wiemy, że chcemy iść i idziemy, wybieramy iść za tym, co czujemy, bez osądu tego, jakie to jest, bez osądu siebie, czyli po prostu upraszczając, nie wierzymy już programom w naszym umyśle i naszym myślom, tylko wierzymy naszemu czuciu i za nim idziemy i jemu ufamy, ufamy miłości. Ufamy w to, że jesteśmy bezpieczni, że życie się nami opiekuje. Nie idziemy za wszystkimi tymi negatywnymi myślami i blokadami, tylko idziemy za świadomością tego, że wszechświat będzie nas wspierał. To jest ta różnica. Jeszcze raz. Światło, znaczy ciemność nie może iść do światła, bo nie chce iść do światła, bo tak jest skonstruowana. Także osoba, która jest w tej ciemności, nie może podejść, nie może się zbliżyć do kogoś, kto jest w świetle, bo ciemność, ta energia jakby ją tak trzyma, że jej na to nawet nie pozwoli. Aczkolwiek, to później mi się też pokazało, że choćbyśmy właśnie byli otoczeni przez taką energię, która trzyma nas w szponach i nie pozwala nam zrobić ruchu, to tak naprawdę my mamy moc. My mamy moc, bo my tą ciemnością nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy. Mówię z perspektywy właśnie, powiedzmy, osoby, która się w takim czymś znajduje i ja też tam byłam i wiem, jak to jest, kiedy się temu po uszy wierzy, co nam mówi właśnie ta przestrzeń ciemności. Ale właśnie zobaczyłam, że nawet jak taka osoba, jak my się znajdujemy w takiej przestrzeni, to nawet ze środka tego mamy moc przywołania światła. Ale to jest dokładnie tak, jak uczył Jezus. I mówił nam o Stwórcy, że to my mamy Go zawołać. To my mamy Go przywołać. I On wtedy pośle nam ludzi i sytuacje ze światła, z miłości, czyli ja światło rozumiem jako miłość, jako wolność, jako przepływ, jako czucie, to dobre czucie i zaufanie i tak dalej, te wszystkie atrybuty, które po prostu są powiązane z miłością, to kiedy my przywołujemy to światło, czyli kiedy my wzywamy tą energię źródła, Stwórcy, jakkolwiek to nazwiesz, to życie nam przysyła, ale właśnie przysyła do nas tych i to, co jest przedstawicielami światła i miłości, tak jakby to są tacy wysłannicy Boga, czyli ludzie, którzy już się przebudzili do tej miłości, którzy wybrali miłość. Więc my mamy moc z największego gówna nawet, żeby to wezwać. Ale jakby ciemność nam nie pozwoli do tego iść, to ma przyjść do nas. Ale przyjdzie tylko wtedy, kiedy my to wezwiemy. To jest to. Ale zobaczyłam też coś takiego, że właśnie osoba, która jest otoczona przez energię tego światła, może iść do ciemności. I to właśnie dlatego jasność, światło idzie do ciemności. Bo po pierwsze ta osoba się tego nie boi. I zobaczyłam coś takiego, że kiedy osoba w świetle idzie do ciemności, idzie do osoby w ciemności, która oczywiście na to przyzwoli, bo inaczej to nie zadziała też, to ciemność się rozstępuje. Ciemność wymięka. Ciemność po prostu, dosłownie, ona się wtedy rozstępuje. Kiedy światło idzie do tej ciemności, ciemność ulega, po prostu rozprasza się, wymięka. Nie ma mocy. Tak jak morze, które się rozstępuje i pozwala miłości po prostu przejść. To było niesamowite zobaczyć to, że
ciemność nie ma mocy nad światłem. Ale to światło tam idzie. Dlaczego? Bo światło, osoba, która w tym jest, się nie boi. Osoba, która naprawdę w tym jest, zna już swoją wartość, zna prawdę i nie ulegnie tym negatywnym wpływom. Ale czuję też właśnie, że to jest możliwe, że dlatego Jezus, zobaczcie, Jezus nie szedł do wszystkich. To Jezus szedł do ludzi, którzy byli na to gotowi. To Jezus przywoływał, ale tak naprawdę tylko ci, którzy mieli w sercach gotowość i którzy wołali tego Stwórcę, wołali tą miłość, przywoływali ją do siebie, byli w stanie przyjąć tego Jezusa, czyli tak naprawdę tą, tak naprawdę nie, i prawdę, którą On niósł. Ale jeżeli On widział, że ktoś nie ma tej gotowości, że ktoś nie wybiera, nie przywołuje tego Stwórcy w sobie i w ogóle w świecie i w ogóle nie przywołuje tego Stwórcy, tej miłości, to On wiedział, że tam nie warto iść, bo tam się nie da. Tam się nie da przebić. I wtedy co się dzieje, kiedy ktoś nie jest gotowy, kiedy ktoś nie przyjmuje tej miłości, kiedy ktoś jest po uszy w tych programach i nawet nie wie, że można inaczej, to wtedy ta osoba będzie próbowała, chcąc nie chcąc, robić projekcję, czyli przerzucać te wszystkie swoje negatywne wzorce myślowe, tą całą ciemność na osobę, która tam wchodzi. To jest zupełnie naturalne. Tak działa ciemność. Tak działa człowiek w ciemności, który nie jest jeszcze świadomy, że jest coś innego, że można wyjść poza te wszystkie nakładki systemowe trzymające nas w szachu, poza te wszystkie negatywne programy trzymające nas w blokadach i w ścisku. Więc to rozeznanie nam jest potrzebne, żeby wiedzieć, gdzie iść, a gdzie nie iść, żebyśmy mogli czytać ludzkie serca, wyczuć, które serca są otwarte. A które nie, a które jeszcze nie, a które po prostu jeszcze nie, albo w ogóle nie na ten moment. Ale takie coś mi się pokazało. I czuję, widzę tego sens, ogromny sens, też na bazie tego, co mówił Jezus, że On uczył nas też, żebyśmy się chronili przed tymi, którzy są właśnie mają zaciśnięte te serca, którzy są po uszy w tej ciemności i nie widzą jeszcze innej drogi, nie przyjmują Stwórcy, nie wołają Go, nie przyjmują źródła, żeby po prostu tam nie iść. Bo dosłownie mówiąc to nawet, oni zawsze będą próbowali nas ukrzyżować, czyli przerzucić tą ciemność na nas. I takie coś też poczułam, że kiedy ktoś nie jest gotowy, a ty idziesz do niego z latarką tego światła, z otwartym sercem, to co się wtedy dzieje? Ty mu przypominasz tej osobie o jego blokadach i te blokady jeszcze bardziej są widoczne dla niego, dla tej osoby. A kiedy one są widoczne, to ją, tą osobę zaczyna to tak boleć, jeszcze bardziej uwierać, że ona ci wtedy robi projekcję, czyli ciebie obarcza winą za to, jak się czuje, bo wychodzi z niej tak naprawdę, wychodzą w cudzysłowie te demony, czyli te wszystkie iluzje, te przestrzenie energoinformacyjne właśnie, no właśnie, i jest jej wtedy tak niekomfortowo, że ona na ciebie to próbuje przerzucać. To jest zupełnie naturalne, tak działa projekcja. Jezus o tym wiedział, Jezus nas też tego uczył, żeby pokazał nam tak naprawdę to, jak to działa, i świat nie był gotowy na przyjęcie Jego. Ci, co byli gotowi, to Go przyjęli, ale ogólnie świat nie był, ten kolektywny świat nie był gotowy na przyjęcie i tak naprawdę dlatego zrobili Mu projekcję, bo tak bardzo ludzi bolało to, co z nich wyłazi, kiedy Jezus mówił o świetle. Te wszystkie demony, które z nich wychodziły, były tak niewygodne, że im wygodniej było w tej totalnej ciemnocie, nieświadomości przerzucić to całe złe, tą całą ciemność, ten cały ból tak naprawdę na niego, dowalić jemu,
I oni zrobili mu nic innego jak ogromną projekcję własnego bólu, z którym się konfrontowali, który się pokazywał im w zetknięciu ze światłem, o którym mówił Jezus. W zetknięciu z prawdą. Mimo tego, że jarzmo tej prawdy jest lekkie, jest ogromnie lekkie, jest cudowne. I jak to czujesz, to nie możesz się nadziwić, że ktoś tego nie chce. Kiedy już jesteś po tej drugiej stronie, to jest ci trudno zrozumieć, trudno to sobie wyobrazić, że można nie chcieć tego przyjąć, być w tym przepływie i wolności, ale z drugiej strony, kiedy wiesz, to jest też może element miłości, że każdy z nas był w tej iluzji i że po prostu jak to działa, że ta przestrzeń mentalna ciemności trzyma nas i to jest naturalne, że kiedy my w niej jesteśmy i wszyscy w niej byliśmy, to nie możemy się wydostać, dopóki nie zrobi się w nas od wewnątrz takie aha, to ja mam prawo to wszystko zakwestionować, to ja mam prawo tego nie kupować, to ja mam prawo w to nie wierzyć, co mi mówi mi mój własny umysł. My się uczymy wtedy na bazie tego aha w ogóle rozróżnić, odkleić od siebie tą przestrzeń mentalną i zobaczyć, wow, to nie ja. Ja nie muszę w to wierzyć. To jest z jednej strony proste, a z drugiej bardzo trudne. Tak jakbyśmy my byliśmy zatrzaśnięci w przestrzeni mentalnej tych programów i nie znaliśmy innego świata, nie przedostaliśmy się do czucia i nie ufaliśmy czuciu, bo nas tak programowano, by mu nie ufać, odcinano nas od ciała. Dokładnie tak jak w filmie The Dust, i nie wiem, jakie to jest tłumaczenie na polski. Tam grała Nicole Kidman. I tam jest taka scena, jak dzieci. Pamiętacie tę scenę? Ja się wzruszam, jak o tym myślę, bo tam jest pokazane coś takiego. Tam są takie sceny, jak że każdy z nas ma obok siebie to zwierzątko, które symbolizowało jakby temperament jego duszy. Piękne to jest. I kiedy ktoś ma przy sobie to zwierzątko, to znaczy, że jest jakby w kontakcie ze swoją prawdą, właśnie z tym swoim światłem, autentycznością. Ale że dzieci były zabierane, w tym filmie są takie sceny, że dzieci są zabierane w takie miejsce, gdzie odcina się ich od tych swoich, tych zwierzątek, czy tak naprawdę odcina się ich od własnej duszy. I to jest właśnie to, co robił z nami świat. Odcinał nas od naszej własnej autentyczności, indywidualności i własnej prawdy. Własnego czucia. I my tam jesteśmy puści. Kiedy jesteśmy odcięci, to jesteśmy puści. To jesteśmy niewolnikami tych własnych umysłów. Straciliśmy swoje serce i potrzebujemy, żeby się przedostać z powrotem do serca, to potrzebujemy skonfrontować się właśnie z tym bólem. A że boimy się tego bólu, to wolimy go wypierać, ale paradoksalnie im więcej, znaczy wiecie, jeżeli go wypieramy, to nie dajemy też sobie szansy do tego, żeby się przedostać do serca. I dużo łatwiej jest przejść przez ból, jeżeli wiesz, że wszystko, co ci ten ból pokazuje, jest iluzją. Czyli wszystkie przekonania negatywne na swój temat są iluzją. I wtedy ból, kiedy wiesz o tym, to ból inaczej smakuje. Ból staje się tylko i wyłącznie wyznacznikiem drogi do prawdy. Jeżeli pojawia się ból, to wiesz, że pod spodem jest przekonanie oparte na kłamstwie i że on tak naprawdę pomaga ci je rozpoznać. Jak mówiłam to w swoich starych filmach o przechodzeniu na stronę światła, że to jest przejście przez czarną dupę, na końcu, które jest światełko i że tam śmierdzi, ale trzeba przejść przez ten odcinek. To właśnie takie to jest.
dlatego jeszcze raz, jeżeli jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać innym ludziom iść do prawdy, jeżeli taka jest nasza rola, którą wybrał dla nas Duch Święty, miłość, to nie jest to łatwa droga. Może nie, to jest łatwa droga. To jest łatwa droga, ale wymaga od nas dużej cierpliwości i rozeznania, i mądrości, i zaufania, i wytrwałości, i szacunku do siebie, żeby nie popadać w obwinianie siebie tam, gdzie są jeszcze mury w innych i w świecie, by nie poddawać się projekcjom, by mieć wytrwałość w ochronie tego swojego kaganka, tej swojej świecy, tego płomienia wewnętrznego, by przede wszystkim właśnie dbać o tą swoją wewnętrzną przestrzeń. I właśnie pamiętać o tym, że ci, co są gotowi, to ty to poczujesz. To oni cię w jakiś sposób zaproszą do swojej przestrzeni. I tam się otworzą dla ciebie drzwi. Jeżeli to z tobą rezonuje, co mówię, wiesz, o czym mówię, bo jeżeli jesteś po tej stronie, to poczujesz to w sercu. Więc zachęcam cię do wytrwałości. Kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek teraz jesteś, jeżeli tego słuchasz, jeżeli w jakiś sposób się z tym utożsamiasz, że też chcesz być tutaj na świecie, też jesteś takim nośnikiem zachęty do autentyczności, do pokazywania swojej wrażliwości, swojej prawdy. I czasami jest ci trudno, stykając się ze światem zewnętrznym. I mówię to do siebie i do ciebie teraz. To może te wskazówki i to, co dzisiaj do mnie przyszło, pomoże ci też jakby spojrzeć na to trochę z innej perspektywy. Czy coś jeszcze? Potrzebna nam to jest też odwaga. Czyli umiejętność podjęcia ryzyka. Przekraczania też właśnie różnego rodzaju własnych oporów. Jeszcze takiego głębszego wyjścia poza lęk. Żeby po prostu iść do tych przestrzeni, gdzie jest ta jeszcze ta ciemność, z odwagą. Mimo wszystko z tym otwartym sercem. I mieć tą wiarę, że ma to wszystko sens. Buziaki, kochani. Idę dalej.